Witam Was serdecznie ponownie na moim kanale i dzisiaj spotykamy się w filmie, w którym poruszę bardzo, ale to bardzo ważny temat w naszym makijażowym świecie, a mianowicie dzisiaj jedziemy z top rozświetlaczami, które Katarzyna kocha najbardziej. I powiem Wam, że wyciągnęłam tyle rozświetlaczy, które tak bardzo kocham. I to będzie mega, mega ciężki wybór. Są dwa, może trzy takie top, ale są jeszcze takie, które chcę, aby zwróciły Waszą uwagę. I po prostu, no ciężko mi jest i boli mnie serce, że muszę tutaj zrobić taką ostrą selekcję. Najważniejsze, co chciałabym zrobić w tym filmie, to podzielić rozświetlacze na dwie kategorie. Rozświetlacze z kategorii, które są pojedyncze, czyli jeden rozświetlacz w jednym opakowaniu i tyle. I rozświetlacze, które występują w paletach i które palety moim zdaniem warto jest zakupić. I dzisiaj skupię się tylko i wyłącznie na rozświetlaczach suchych, czyli pudrowych, czyli w kamieniu, wypiekanych bądź prasowanych, ale w takiej formie stałej. Ja lubię rozświetlacze kremowe i w sticku, i płynne, ale nie jestem ich aż taką wielką fanką. Dla mnie one mogłyby nie istnieć. Ale rozświetlacze pudrowe, bez nich zginę. Bez nich nie ma mojego makijażu. No i zanim zaczniemy, to pierwsze ważne info. Wszystko na temat makijażu, jak i też biżuterii, stroju, wszystkiego, jak zwykle będzie w opisie na dole pod tym filmem. Jeżeli jesteście nowi na moim kanale, to zachęcam do subskrypcji. Na dole pod filmem jest duży czerwony przycisk plus wciśnięcie obok niego dzwoneczka, aby mieć zawsze powiadomienie, jeżeli dodam nowy film na kanał. No i oczywiście, jeżeli tematyka filmu i moje typy rozświetlaczy przypadły Wam do gustu, to od razu zachęcam do zostawienia łapki do góry i jedziemy. Z pewnością też pominę w filmie tematykę rozświetlaczy opalizujących na inne kolory, tak zwane holo, ponieważ jednak chciałabym się skupić tutaj na rozświetlaczach, które musiałabym wybrać i które by były ze mną do końca życia. Czyli takie, wiecie, właśnie na co dzień, z którymi i ładnie sobie poradzę, tak delikatnie, ale te, z którymi mogę spokojnie przesadzić. W filmie też pojawią się głównie rozświetlacze robiące tafle i wydaje mi się, że z tych wszystkich rozświetlaczy, może z małym wyjątkiem, ale to wtedy podkreślę, też to będą rozświetlacze, które raczej nie mają w sobie drobinek, czyli robią przepiękną, mocną taflę, ale bez takiego brokatu, że jak obrócicie policzek i skierujecie się w stronę słońca, to będzie widać dyskotekę. Zaczniemy może od palet, bo jednak temat pojedynczych rozświetlaczy jest bardziej bliżej mojemu sercu, ale wiecie. Więc z palet mam Wam trzy palety do pokazania i zaczniemy od tej ukochanej, ale przejdziemy do najukochańszej. Jedna z lepszych palet, ja tutaj mam chustkę, bo cały czas non stop tutaj rękę smaruję. Jedna z lepszych palet rozświetlaczy to musi otworzyć zestawienie Makeup Revolution Ultra Pro Glow i to jest paleta, którą też Wam polecałam w ulubieńcach rocznych ostatnio emitowanych na moim kanale, więc odsyłam Was tutaj na górze w karcie do tego filmu. To są rozświetlacze, z którymi nie można się pomylić. One robią przepiękną taflę, przepięknie się blendują. W ogóle wszystkie rozświetlacze, które Wam tutaj zaprezentuję w tym filmie, nie robią żadnego takiego efektu, takie wiecie, że są półkremowe, półsuche, że można nimi sobie porobić jakieś plamy czy coś tam. Wszystkie te rozświetlacze, które Wam pokażę, będą jedwabiście satynowe, pięknie się rozprowadzające i takie the best of, dokładnie tak ma wyglądać ten film. To są rozświetlacze, które wszystkie kolory mają
naturalne kolory, właśnie takie dopasowane w zależności od koloru naszej cery bądź osoby, na której tej palety będziemy używać. Jeżeli bym miała jechać gdzieś, kogoś umalować, jakiś ślub, wesele, wiadomo, takie tam, i musiałabym mieć duży przedział kolorystyczny rozświetlaczy i bym musiała zrobić i delikatną mgiełkę, i też mocniej dowalić tego rozświetlacza, z pewnością wzięłabym tą paletę. I ciemniejsze, bardziej opalone karnacje znajdą tu coś dla siebie, i jaśniejsze. I ja tej palety bardzo lubię używać też na tej zasadzie, że na przykład łączę ze sobą te cztery odcienie albo te cztery odcienie. Jak latem byłam mocniej opalona, łączyłam te cztery. Teraz, jak jestem jaśniejsza, zbladłam, to lubię łączyć te cztery. I nie pamiętam ceny dokładnie teraz tej palety, ale oczywiście będę Wam wszystko linkować też w opisie na dole. Kolejna paleta, i również tutaj się zakwalifikowała firma Make Up Revolution, która jest naprawdę po przejściach, i że ten plastik jeszcze wytrzymał i żyje, to jestem pełna podziwu. I to są No właśnie, wykrakam. Poszedł mi kawałek plastiku, więc widać, że ona swoje przeżyła. To jest paleta pod tytułem Radiant Lights, i te rozświetlacze możecie też kupić w formie pojedynczej, ale jednak ja je mam w palecie i zdecydowanie w palecie je kocham, ubóstwiam. To są najlepsze rozświetlacze z palet, które mogłabym użyć na pannie młodej. To jest dokładnie tak, jak ona się nazywa, Radiant, to właśnie nam robi taki radiant na twarzy. To jest rozświetlacz, z którym bardzo ciężko będzie przesadzić, z każdym tym kolorem. To jest również paleta, gdzie lubię łączyć ze sobą dwa, a nawet trzy kolory, w zależności od karnacji, ale te dwa ze sobą połączone, mistrzostwo na każdym policzku panny młodej. One robią przepiękną, subtelną taflę, taki świeży, delikatny glow. No po prostu to trzeba zobaczyć na skórze, i tak jak one później wyglądają w kamerze, na zdjęciach, z nimi nie da się pomylić. I jeszcze jedna paleta, the best of, i chyba wiecie, co Wam pokażę. Paleta z Kobo Professional Face Palette, i ja mam wersję Golden Sand Highlighter. I to jest paleta, która ma w sobie cztery rozświetlacze, gdzie ogromnym plusem jest tego, że te rozświetlacze są w formie wkładów, gdzie jak się nam jeden wkład skończy, to możemy go dołożyć, i teoretycznie też mogłabym z tymi rozświetlaczami wjechać jako rozświetlacze pojedyncze, ale ja ich używam bardzo często dwóch, trzech, a nawet czterech na raz. To są rozświetlacze, które mają taki blask, że z palet to jest the top. Jeżeli bym musiała się zdecydować na jedną top moją ulubioną paletę rozświetlaczy, to jest właśnie to. To Wam daje taki blask, że dosłownie widać go nawet w ciemności. Naprawdę nie żartuję. Bardzo często miałam coś takiego, że gdzieś z kimś jechałam, wieczorem wysiadałam z samochodu, latarni nie było, niczego, i dosłownie widać było, jak policzek dalej się świeci pomimo braku światła. Nie wiem, jak to jest zrobione, ale no po prostu wow. I te rozświetlacze bardzo ciężko mi określić. Są mega bombą. Dalej robią tafle, ale ta tafla w ogóle nie jest subtelna, jest kozacka i nie mają w sobie ani grama drobinki. Po prostu to jest mistrzostwo. Wielkie ukłony w stronę Daniela Sobieśniewskiego, który stworzył te rozświetlacze. I teraz przejdziemy do wdzięcznego tematu rozświetlaczy pojedynczych. I tutaj znowu przejdziemy przez rozświetlacze od kochanych, ale kochanych trochę mniej,
Ciężko mi to powiedzieć, naprawdę boli mnie serce. Do tych kochanych, kochanych najbardziej, ci, którzy mnie oglądają od dłuższego czasu, to pewnie wiedzą, który rozświetlacz znajdzie się na samym końcu. Enzo ma parcie na szkło. Te gwiazdor. Mama nagrywa. Dobra, gwiazdor, pokaż się. Pokaż się, bo widzowie cię kochają. Pokaż się. Co tu się wyprawia? Tam się spójrz. Na zdrowie, na zdrowie. Ojoj. Tak, matka ma bardzo ładny uszmink. Jo? Na gwiazdo żyłeś? Już? To spadaj. Chodź. Op, na to krzesło idź. Podstawiłam mu drugie krzesło, bo tak to by siedział cały czas na mnie. O. A tak to będzie na planie filmowym, ale będzie z boku. No dobra, więc zaczynając od pierwszego, rozświetlacz PZ Artist i to jest Shimmer Preset Powder w kolorze 02 Natural. On zmieniał swoje opakowanie, wcześniej nazywał się inaczej, chyba był jakoś z beżem, coś w tym stylu. Tak czy inaczej, to jest nowa wersja tego rozświetlacza. Ogólnie to jest teoretycznie puder rozświetlający, ale no właśnie. To jest rozświetlacz na zasadzie tych rozświetlaczy Radiance z Make Up Revolution, którego możecie spokojnie używać na każdej pannie młodej, które będzie przepięknie wyglądał, subtelnie, cudownie, ale to jest rozświetlacz, którego ja bardzo często używałam i czasami dalej sięgam, bo oczywiście no, muszę kupić kolejny. To jest rozświetlacz, którego ja używam na całą twarz. I jeżeli jesteście takimi freakami właśnie rozświetlenia, uwielbiacie taką ładną, rozpromienioną cerę, tak jak ja mam cerę mieszaną. Ja bardzo często używam podkładów przeznaczonych właśnie do cery mieszanej, tłustej, czyli najczęściej takie podkłady mają typowo matowe wykończenie. Ale z drugiej strony ja uwielbiam wszelkiego rodzaju rozświetlenie właśnie i środek twarzy, i policzki, i czoło, i broda, i wszystko, i pod łukiem brwiowym, i u kupidyna, i na nosie przesadzam. Ja wiem, że mam Rudolfa, ale ja po prostu muszę się błyszczeć wszędzie. Więc ja rozświetlaczami mogę się wysmarować cała i będzie mi mało, więc to jest właśnie rozświetlacz łamany na puder rozświetlający, który możecie spokojnie zastosować na całą twarz. Twarz będzie przepięknie rozświetlona, będzie przepięknie zdrowo wyglądać, ale nie będzie żadnej drobinki, żadnego niechcianego błysku, po prostu będzie mistrzostwo. Dalej, kolejny rozświetlacz, z którym nie można się pomylić, to jest Golden Rose i to jest Terracotta Powder 08 Radiant Highlighter. No jest niby Terracotta Powder, ale no to jest wypiekany rozświetlacz, który również nie ma w sobie drobinek, jest przepięknie opalizujący. Jego kolor to taki, bym powiedziała, szampan, trochę złamany, lekko takim łososiem, niekoniecznie różem. Właśnie bym powiedziała, że jest lekko taki łososiowaty i on przepięknie na przykład wygląda połączony z jakimś rozświetlającym różem. On szczególnie najbardziej mi się podoba właśnie na dosyć jasnych cerach, gdzie no wbrew pozorom jednak chcemy iść w takie bardzo, bardzo jasne właśnie rozświetlacze. To ten, no, na jasnych cerach naprawdę robi bombę, jak i na opalonych. Ogólnie tutaj te rozświetlacze, które Wam pokazuję, niemalże na każdej tonacji cery wyglądają cudownie, tylko będą wyglądać inaczej. Ciężko jest to określić, ale jego odcień jest dosyć specyficzny, wyjątkowy
I no jest cudowny. Ogólnie w tym filmie będzie top 10, bo palety są 3, ale rozświetlaczy pudrowych mam 7 i nie umiem żadnego, nie umiem po prostu żadnego odrzucić. Po prostu te wszystkie muszą się pokazać, więc jeszcze 5 przed nami. Bardzo popularny rozświetlacz, który jest na rynku od lat, to jest w sumie jeden z takich pierwszych dobrych rozświetlaczy, czyli to jest Debal Merylu. I ja może nie sięgam po niego za często, ale jest to idealny rozświetlacz dla osób o jasnej karnacji. Jeżeli mamy problem, że szukamy właśnie idealnego szampańskiego rozświetlacza, który będzie bardzo dobrze wyglądał na jasnych cerach, to z tym rozświetlaczem nie można wyjść źle. I to jest rozświetlacz, który ponownie robi przepiękną, cudowną taflę, ale taką taflę bomb taflę. To jest coś na zasadzie właśnie tych rozświetlaczy w kwadracie z Kobo i nie chcę Wam go za mocno tutaj obracać, bo tak jak mówię, te rozświetlacze, które kocham, są w stanie opłakanym, więc ewidentnie widać, że ją kocham. Nie należy to do najtańszych rozświetlaczy, ale no to jest rozświetlacz, który też Wam na długo starczy, więc warto w niego zainwestować. Kolejny rozsypany rozświetlacz. Rozświetlacz, który Wam polecałam w ulubieńcach rocznych i to jest rozświetlacz z Milani i to jest Strobe Light i ja mam wersję 02 Day Glow i to jest rozświetlacz, który jest o trochę ciemniejszej tonacji, trochę ciemniejszej bazie i jak widać on jest mocno rozsypany, więc też Wam go za mocno pokazywać nie będę. I to jest rozświetlacz, który ma typowo złotą bazę, ale opalizuje na szampańsko. I on przepięknie, ale przepięknie wygląda na opalonych karnacjach. Więc jeżeli miałabym się zdecydować na któryś z tych, to oba te są szampańskie, tylko ten jest na złotej, bardzo jasnej bazie, a ten jest na złotej, trochę takiej rose goldowej bazie, bym powiedziała. Więc ten wygląda bardzo dobrze na jasnych karnacjach, a ten już na takich muśniętych słońcem, opalonych i takich już ciemniejszych. To te rozświetlacze bym postawiła obok siebie na jednym miejscu, tylko w zależności na jaką karnację je kładziemy. Dalej mamy rozświetlacz, który oczywiście też jest rozsypany, nic nowego. I to jest rozświetlacz, który jest schowany w opakowaniu pustej kasetce inglotowskiej, a jest kupowany jako wkład. I to jest rozświetlacz z Glam Shopu o nazwie Celebrytka. I to jest rozświetlacz, który jest idealnym rozświetlaczem ślubnym na bardzo jasne karnacje i który Wam daje taki efekt wow, bomba. Taka bomba, bomba. Można go rozprowadzić delikatnie, żeby zrobić go bardziej subtelnie, ale zdecydowanie jego pigmentacja jest taka, że chcemy jednak nim dowalić. On jest zdecydowanie szampański, bym powiedziała, lekko takiej różowawej bazie, ale tego różu nie widać. On pięknie będzie wtapiał się właśnie w jasne karnacje, jak i też na ciemniejszych opalonych też obłędnie przepięknie wygląda, ale zdecydowanie on jest na tyle jasny, że on bardzo, bardzo ładnie podkreśli właśnie jasne karnacje. Dalej kolejny rozsypany rozświetlacz i zdecydowanie chyba najdroższy rozświetlacz, jaki posiadam. To jest Becca Champagne Pop i to jest Shimmering Skin Perfector Preset Powder. Krótszej nazwy dać nie mogli. I to jest rozświetlacz, który powstał przy współpracy Becky z Jaclyn Hill.
Od niektórych z Was słyszę niesamowity komplement, że jestem dla Was glow queen i w ogóle królowa rozświetlaczy i w ogóle highlight challenge everyday. To dla mnie właśnie taką glow queen z zagranicznego YouTube jest Jaclyn Hill. Ona, chociaż też Desi Perkins bardzo mocno ją goni, one są dla mnie takimi glow top kobietami z zagranicznego YouTube. Jeżeli Jaclyn Hill właśnie to tworzyła, no to nie mogła się pomylić. I to jest rozświetlacz, który jest na złotej bazie, z lekko bym powiedziała, bardzo delikatnie, subtelnie srebrnymi tonami, i to złoto jest takie świeże i opalizuje na szampańsko. Wyjątkowy rozświetlacz. Kot znowu mi się tu pcha. Będę musiała nagrywać z kotem. To jest wyjątkowy rozświetlacz, który na zdrowie, który jak zobaczyłam w opakowaniu, to bym powiedziała: o, on będzie dla mocno ciemnych karnacji, dla typowo opalonych i nie będzie dobrze wyglądał właśnie na jaśniejszych karnacjach. I wbrew pozorom można się mocno pomylić, bo jak się zrobi takiego pierwszego swatcha, to zakochacie się na zabój. I wiem, że wiele osób o jaśniejszych karnacjach idzie w kierunku Becky Opal i ja tam tego nie posiadam. Mam dla niego, bym powiedziała, taki dosyć fajny zamiennik. Chociaż nie jestem tego pewna, ale zasugerowałabym sprawdzić, czy to nie jest zamiennik. Kiko Glow Fusion 01. Wydaje mi się, że on jest bardzo, bardzo łudząco właśnie podobny do Opal z Becky, ale nie jestem tego pewna, więc to zostawiam do sprawdzenia. Top topem mojego życia może być tylko i wyłącznie My Secret. To jest chyba najtańszy rozświetlacz w mojej kolekcji. No może mam tam jeszcze tam, wiecie, takie z Lovely i takie tam, ale zdecydowanie jak na przełożenie jakości do ceny, to jest mistrz nad mistrzami. Ja mam tak stare opakowanie tego rozświetlacza, że on już chyba nie jest produkowany w tym opakowaniu z tym napisem, tylko możecie go znaleźć właśnie z tym napisem, więc już widać, jak on jest po przejściach. Dasz mi nagrać? Przepraszam, najpierw pieszczot. I to jest rozświetlacz, który w tej chwili będzie mieć już chyba 2 lata. I chyba najwyższa pora będzie, aby go po prostu wymienić, bo ja po 2 latach dopiero dotknęłam teraz w styczniu denka tego rozświetlacza. A tak to powiem Wam, że ja go używałam może nie dzień w dzień, ale w 90% czasu każdego roku przez te 2 lata. To jest mój top rozświetlacz, który chyba zostanie ze mną do końca życia. I znowu wielkie, ale to wielkie ukłony w stronę Daniela, bo to jest pierwszy rozświetlacz, który Daniel stworzył dla My Secret. I dokładnie, bo się podniecam, a jeszcze nie powiedziałam, jak się nazywa. Dokładnie to jest My Secret Face Illuminator Powder w odcieniu Princess Dream. Ten właśnie rozświetlacz wyszedł jeszcze w 2 wersjach kolorystycznych, ale zdecydowanie to jest ten kolor, ten rozświetlacz, z którym mogłabym zostać do końca życia. To jest rozświetlacz, którym mogę się smarować od stóp do głów. To jest rozświetlacz, którego używam na szczyty kości policzkowych, pod oczy, na całą twarz, w ogromnej ilości na nos. Mogę go nałożyć delikatnie, mogę go nałożyć mocniej. Ja bardzo lubię nałożyć go na przykład takim większym, puchatym pędzlem na całą twarz. I tak jak czasami mnie się pytaliście właśnie, czy na live'ach, na Instagramie, czy pod chyba ostatnim filmem, gdzie prezentowałam Wam makijaż studniówkowy z taką długą perułką, zauważyliście, że ja robię coś takiego, że rozświetlaczem wjeżdżam pod oczy, zgarniając puder i robię coś takiego. Ten rozświetlacz
nie wygląda jak rozświetlacz pod oczami, ale wygląda jak rozświetlacz na policzkach. To jest po prostu fenomen. Dużym, puchatym pędzlem, jak go naniosę i zgarniam sobie puder, robię przepiękny efekt takiej rozświetlonej, rozpromienionej skóry, gdzie nie pozostawia mi on żadnej takiej, wiecie, nachalnej tafli, ale z kolei, jeżeli przejadę takim pędzlem już bardziej zbitym i nałożę go tutaj w większej ilości, po prostu jest bomba. I możecie dokładać go bez końca i będziecie go budować i budować i dokładać coraz więcej i będziecie mieć taki glow, że widać z kosmosu. Jest po prostu obłędny i to jest rozświetlacz, który zdecydowanie przepięknie wygląda i na opalonych cerach, jak i też i na jasnych cerach. Wiem, że wiele osób właśnie skłania się w stronę tego golden beige, nie, sparkling beige, przepraszam. Te osoby, które mają właśnie jasną cerę, bardzo jasną, skłaniają się bardziej w kierunku tej wersji kolorystycznej. Ja jednak do tego mi nic nie przebije. No, nie ma opcji. Jest na takiej beżowo-ciepłej bazie, który w pewien sposób jest też szampański, lekko złotawy, ale bardzo subtelnie, jest po prostu, no jest wyjątkowy. Jest wyjątkowy i mówię, to jest moja miłość od 2 lat, dobrze o tym wiecie, przestaję się już tym zachwycać, on zamyka to zestawienie. No i dobra, dzisiaj to by było na tyle. Cieszę się, że w końcu ten temat ogarnęłam. Mam nadzieję, że podzielicie się ze mną w komentarzach na dole swoimi topowymi rozświetlaczami. Może tutaj jakiś fajny nowy odkryję dzięki Wam, a może Wy odkryliście jakiś fajny dzięki mnie też nowy, który sobie zakupicie, więc czekam na komentarze. A więc co, mam nadzieję, że zaspokoiłam Wasze wewnętrzne, srocze drugie ja i mam nadzieję, że widzimy się w moim kolejnym filmie, więc do następnego i na razie.